Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sani. O, jesteście. Za moim oknem niestety śnieg nie pada. Do świąt już tylko tydzień. Jestem, nagrywam to na tydzień przed Bożym Narodzeniem. A śniegu nie ma, więc chciałbym zrobić, żeby śnieg popadał sobie troszeczkę w moim komputerze chociaż. Więc zaprogramujemy teraz padający śnieg. Nie będzie to może jakaś gra. Ale taka animacja, prosta animacja na rozgrzewkę, padający śnieg. No i do padającego śniegu będziemy potrzebowali płatki padającego śniegu. Więc moi drodzy, znalazłem sobie taki płateczek. Ten płateczek znalazłem na, na Pixabay, na darmowym serwisie, gdzie można sobie ściągać darmowe obrazki. I dlaczego ten? Dlatego, że on jest w postaci wektorowej dostępny. No i w dodatku jest dostępny za darmo do wykorzystania dowolnego, również komercyjnego, co jest tutaj, to jest tutaj oznaczone, prawda, w licencji. Gdybym sobie ściągnął jakiś płatek z internetu, z Google'a, co wy możecie zrobić, bo do celów osobistych można wykorzystać dowolny obrazek, to pamiętajcie, żeby on miał tło zawsze przezroczyste. Tutaj jest taka krateczka, która oznacza stół, oznacza tło, i jeżeli ją widać, to znaczy, że tło jest przeźroczyste i spadające płatki będą na siebie nachodzić. Gdybym miał białe tło, no to nachodziłyby białe prostokąty i zasłaniały, zasłaniały się wzajemnie. Dlatego skorzystam z tego, a co więcej, ten ma niestety kolory nie za fajne. Ma grube krawędzie, to nie będzie wyglądało dobrze. Dlatego ściągnę sobie wersję wektorową SVG. I tu w darmowym pobieraniu mamy również grafikę wektorową. Ta grafika do skracza, zostanie wczytana bez problemu do innych systemów. No, być może trzeba ją jeszcze przerobić potem na grafikę bitmapową. Ale, co najważniejsze, dzięki temu, że ona jest wektorowa, będę mógł łatwo zmienić, zmodyfikować troszeczkę wygląd. Ustawić inny kolor tych krawędzi. W bitmapowej też by się dało wiaderko, próbować wylewać farbę, natomiast tu wektorowa daje więcej możliwości. Żeby pobrać format wektorowy, trzeba mieć niestety konto darmowe, ale jednak na, na Pixabayu. Dlatego ja to ściągnę i umieszczę jako link tam gdzieś pod filmem, żebyście bez zakładania konta na Pixabayu, chociaż polecam, bo tam jest wiele fajnych obrazków, żebyście to mogli sobie pobrać. No więc tak, pobieram sobie grafika wektorowa, pobiera mi się plik, no i idę teraz sobie do Scratcha. Usuwam tego nieszczęsnego kota, który już mi się tak opatrzył, że aż strach. No i co? Wczytaj duszka. I w pobranych mam to ciach, co było. No i teraz to jest taki płatek. I ten płatek jest, tak jak mówiłem, bardzo ciemny. Ja go jeszcze zmniejszę, bo jest na pewno za duży. Dam na przykład 10 rozmiar. Troszkę może większy. 20. No, ale nie wygląda dobrze w tym rozmiarze. Powinien tutaj, nawet jak go nałożę na jakieś tło, wrzućmy tu na przykład je, zimę, czyli Winter po angielsku, Winter. No i jakaś taka czarna plama, nie? No to idę do kostiumów. I ponieważ to jest grafika wektorowa, no to mogę sobie kliknąć. I teraz co zrobić? Wypełnienie. I damy sobie takie troszeczkę bardziej szare wypełnienie. A zarys, czyli obramowanie bardziej po polsku. Wyłączę na chwilę. O, i mój płateczek wygląda w ten sposób. Yy, tu jest niebieskie obramowanie, żeby było widać, że jest, ale na ekranie nie ma w ogóle obramowania. Można zresztą sobie to powiększyć do 100 z powrotem i zobaczyć, że jest to bez obramowania, czyli 20, ale mogłoby być jakieś obramowanie. Więc pipetką sobie pobiorę ten szary tu. I teraz mogę dać troszeczkę obramowania. I mogę dać tutaj na przykład trochę grubsze. O! Ten płatek stanie się wyraźniejszy, bo tu reguluje grubość obramowania. Więc tło mam takie same. Obszar mam taki sam. Mogę spróbować nawet tło troszkę rozjaśnić. To już jest. Jak tam chcecie ten płatek mieć? W każdym razie jest sobie płateczek szarego śniegu. No, byłby biały, to byłby niestety niewidoczny na tle, więc musiałem go troszeczkę przyszarzyć. No i teraz tak, jestem już na etapie programowania tego płatka. Więc co? Zdarzenia, kiedy kliknięto flagę. No i teraz tak, chciałbym, żeby te płatki się rozmnażały, żeby powstawały klony. No więc muszę zrobić kontrola zawsze. I teraz co? Utwórz klona z siebie. No jeżeli teraz to uruchomię, to co się dzieje? Tworzą się kolejne klony. One są tu, jeden na drugim. O, no w ogóle się mi zaraz zatnie komputer, bo tych klonów się tworzy całe mnóstwo. Więc nie jest to dobry pomysł na razie teraz te klony tworzyć, bo one się tworzą same na sobie. Nie uruchamiam gry. Tylko jeszcze muszę dołożyć, kiedy zaczynam jako klon, no to co? To mógłbym sobie wylosować jakieś miejsce na ekranie. Na pewno będzie gdzieś to u góry. No i teraz pytanie, gdzie jest najwyżej do góry? No, powiedzmy, damy tu, wpiszemy w Y 200. Zmieniło się na 179. Czyli 179 to jest maksymalnie to, co może być u góry. Czyli ruch. Ustaw y na 179. Sam sobie nawet to wpisał, bo tak ten płatek jest. Teraz w lewo-prawo. Tutaj, powiedzmy z boku, no jest minus 243. Z drugiej strony jest około 224. Jakbym pisał 240. 5, to i tak 234 się ustawi, czyli maksymalnie 234. No więc, co robię? Ustaw x, ustaw x na losuj, i gdzie mam losować? Od minus 240 do 230 powiedzmy. No i teraz uruchamiam. O, widać, że te klony mi tu powstają bardzo szybko, więc zatrzymam, żeby mi komputera nie obciążyło. No i, bo te klony się tworzą, tworzą, tworzą i każdy z nich zabiera moc komputera. Każdy z nich musi być obsłużony, każdy z nich musi być oprogramowany. Więc chciałbym, żeby nie było ich tak dużo, czyli kontrola czeka jedną sekundę po utworzeniu klona. No, i teraz już będą zdecydowanie wolniej. Ciach, 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 tworzą się klony. Zwracam uwagę, że ten główny płatek, który jest tutaj, no choć tu damy go na 0,0, jest na środku, no i teraz klony się tworzą tam, gdzie wylosowały, a płatek został tu, gdzie jest. No to teraz zróbmy, żeby ten, żeby ten śnieg spadał. Czyli gdy już wylosowałem swoje pozycje, swoją pozycję, to robię zawsze. Zawsze co? Ruch. Zmień y. Tym razem zmień, a nie ustaw. No bo muszę zmniejszać ten y o minus 1. No i co mamy? I płateczki sobie spadają. Spadają za wyjątkiem tego jednego głównego, bo ten jeden główny jest, nie zaczyna jako klon. Musiałbym na nowo oprogramować jego spadanie. No ale bez sensu jest programować osobno klony, osobno ten oryginał. Zazwyczaj się robi tak, że ten oryginał po prostu ukrywamy, a klony pokazujemy. Czyli kiedy kliknięto flagę, to ukryj. No i uruchamiam i nie mam nic, bo główny się ukrył, a klony pojawiają się też ukryte. Czyli kiedy zaczynam jako klon, to poza tym, że muszę wylosować swoją pozycję, to muszę również dać pokaż. I dzięki temu główny ten płatek matka będzie niewidoczny, bo po kliknięciu flagi jest ukryj, ale klony wylosują pozycję i się pokażą. No i sprawdzamy. Pięknie działa. Lecą sobie co sekunda pojawia się nowy płatek. Możemy tam zrobić losowanie na przykład żeby raz szybciej, raz, raz wolniej, tak? Mogę na przykład tu zrobić losuj liczbę od 0 do 2. A tak? i czasami powinny się pojawić dwa płatki, na raz, a czasami rzadziej, czasami dopiero po dwóch sekundach, a czasami po sekundzie. No i teraz te płateczki sobie tutaj Lecą, yy, spadają pięknie, no i odkładają się na dole. Czyli gdybym tą grę zostawił na godzinę, może nawet wcześniej, komputer mi się zatnie, skończy mu się pamięć, dlatego że to będzie tych płatków rosło, 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 rosło. Ja je muszę zacząć usuwać. Wtedy, kiedy już spadną na sam dół, wtedy, kiedy będą gdzieś tam w okolicach o. Powiedzmy dołu, czyli mają y minus 168 albo minus 169 albo minus 170, czyli są coraz niżej niż te minus powiedzmy 168, to muszę usunąć takiego klona. Jak to zrobić? No, kiedy zaczynam jako klon, zawsze zmieniaj y. No więc mogę tutaj na dwa sposoby to zrobić. Mogę tu zrobić, jeżeli. I tak może zrobię, jeżeli, to schowamy, jeżeli co? Jeżeli y jest mniejsze od minus 168, tak? Czyli na przykład minus 169, minus 170. Cała wartość, minus 106, cała wartość 168, 169, 170 jest jakby coraz większa, ale dzięki temu, że ma minus z przodu, no to jest coraz mniejsza. Czyli musimy mieć mniejszy niż, ale co y? No to y w ruchu. Pozycja y mniejsza od minus 168. To usuń tego klona. OK. Czyli mam usuwanie klona wtedy, kiedy doszedłem do samego dołu. I sprawdźmy teraz. Już powinno nam to pięknie działać. Śnieg sobie pada. No, można tu jeszcze wiele u, 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 ulepszeń zrobić, ale już śnieg sobie pada. I znika. Jak dopłynie do dołu, to znika. Już się nic nie odkłada. Więc gra może sobie lecieć godzinami. Nic się tutaj nie będzie. Wtedy się tworzyły zaspy. Zaspy w pamięci komputera. I tych płatków tam mogło być tysiące. A teraz. Zawsze jest ich tylko tyle, ile się tu na ekranie zdążyło na spadać i wszystkie, które spadną, to znikną. No i teraz przydałaby się jakaś muzyczka. Więc do tej gry polecam z biblioteki audio YouTube'a y, melodię Jingle Bells. Tak? Ta melodia jest do pobrania z YouTube'a po zalogowaniu się. Jeżeli ktoś z Was nie ma konta na YouTube'ie, to ja też podlinkuję ją na dole. A mogę to zrobić, dlatego że to jest utwór na licencji Creative Commons Attribution, czyli uznanie autorstwa. To jest taka licencja, która pozwala w dowolny sposób wykorzystać utwór, chyba że pod warunkiem, że podamy autora. No więc mamy tutaj Kevin McLeod. Są wszystkie dane. Ja te dane wkleję też do opisu mojej gry. Na skreczu, wkleję je pod, pod filmem na YouTube, i dzięki temu możemy wykorzystywać legalnie tą melodykę do dowolnych celów. No więc ja sobie ją pobiorę, i teraz idę do tła, do sceny, bo melodia ma być niezależna od płatków. I kontrola, przepraszam, zdarzenia, kiedy kliknięto flagę, kontrola zawsze. No właśnie, on ma w kółko grać tą melodię. Jak się skończy, to mają grać od nowa. Czyli dźwięk, graj dźwięk, aż się skończy. No i graj dźwięk, aż się skończy, to znaczy, że on odegra melodię, jak ona się skończy, to skończy granie, wtedy pętla zawsze powtórzy i znowu odegra całą melodię, będzie czekał i dopiero jak się skończy, to pójdzie dalej, znowu pętla zawsze odtworzy. Na razie mam dźwięk pop, więc odtwarza ciągle dźwięk pop. Py, 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 py. Ale zmieniam tu dźwięki. Usuwam tego popa. Wrzucę prześlij dźwięk. I to co pobrałem Jingle Bells. Aha, jeszcze muszę ustawić właśnie tu, bo tu jest pop.

Ha ha ha.